Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie. To kolejny odcinek z Warcrafta Trójki z kampanii Orków bodajże. No i teraz zrobimy sobie rozdział czwarty, Duchy Ashen Vale. Dobra. Duszy. Duszy Ashen Vale. Dwa dni później wzdłuż granicy lasu Ashen Vale. To będzie chyba o elfach, z tego co dobrze pamiętam. I nie będzie to jedno z najłatwiejszych misji, szczerze mówiąc. Ale okej, zobaczmy sobie teraz filmik. Przeklęty smarkacz odsyła swoich najlepszych wojowników do pracy przy budowie. Nie poradzi sobie beze mnie. Wodo, ten las jest jakiś dziwny. Za cicho to. Mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Zacząłeś nagle bać się duchów? Nie ma tu nic, prócz cienia i starych drzew. A na Dunafelore. I zera Duna Bantalo. Aż te rutne fanis. Słyszałeś to? To miejsce jest nawiedzone. Nie boję się żywych wrogów, ale mój topór nic nie zrobi bezcielesnym duchom. Przestań gadać i bierz się do pracy. Żeby zbudować fort dla wodza, trzeba dużo drewna. Musimy wykarczować tę część lasu. Dobra, powiem szczerze, że trochę już grałem wcześniej tutaj i mnie rozjebali jak chcieli, ale teraz mam plan. Mój plan jest niecny. Niecny w chuj, o. Tylko musimy się wydostać jeszcze stąd, tu trzeba... Dobra, grabież jest opracowywana, bardzo dobrze. My w tym czasie mamy, o. Tu jedną wieżyczkę możemy chyba postawić. I tyle. I musimy naknypcać mi stąd. A nie, bo oni nas zaatakują chyba zaraz. To poczekamy i po ataku udamy się. Czyż tak w sumie to szybko byśmy tu wrócili. Dobra, to zrobimy to tak. Wyjdziemy im naprzeciwko. A tam takie atakowanie, to mi chują mówić, że... Kurde, ale w nasze szamaneczki strzelają, to już może być problem. Kurde, ci szamani słabi jednak jak cholera. Dobra, wojenne młyny. To kobiety! Owszem, wyglądają prawie jak elfy. A co mi pan tu będzie pierdali? I o wiele bardziej zawzięte. Jak tam regeneracja? O, on się nie regeneruje w ogóle. No to chuj mu w dupsko. Po jednym szamanie mamy pozamiatane. Dobra, ty tu jedną wieżę zbudowałeś, więc możesz się udawać. Może to właśnie duchy, których tak się bałeś. To jest jak dyskoteka tak naprawdę. O kurwa, ta wyrzutnia nam zrobi za z dupy jesień średniowiecza, jak jej nie ogarniemy. Na szczęście jest trochę wolny. A, taki chuj wolno. Ty bohaterze musisz się nią zająć jak najszybciej. Bo inaczej to jest koniec, śmierć na miejscu. Ty tutaj też tak sam nie zostawaj na odludziu. Wielkie drzewo aż pulsuje od magii. Jeb teraz to drzewo, pomóż zabić tutaj mi tych. A, czy otaczają mnie sami tchórze? To drzewo jak każde inne. Ściocie! Co ty mi tu będziesz pierdolić? Dobra, dobra. Ale w sumie trochę tak, bo otaczają go tacy tchórze, szczerze mówiąc. A tutaj gdzieś... Te wojowniczki wróciły na latających bestiach. Długo się nie utrzymają, jeśli zostaną otoczone przez naszą wilczą jazdę. Jo, otoczone, ciekawe skurwa skąd. Dobra, zrobimy inaczej. Mamy teraz mnóstwo drewna. Jeśli znajdziemy takich więcej, też każe je zrąbać. Atakują nasze miasto! No kurwa, właśnie widzę. Nie jest dobrze. Tylko powiedz. Złapcie ich tutaj jak najszybciej.
O, niedobrze, niedobrze, strasznie niedobrze. Czego ty chcesz mnie? Dobra, dobra. Dobra, wy tam wysiekajcie ich do końca. My dotworzymy może jedną. Na jedną wieżę nas powinno jeszcze stać tutaj jakoś. Grom, nie wiem po cholerę ty tutaj przyszedłeś. Szamaneczka niech niszczy to, a my zobaczymy gdzie tutaj jest. O kurwa, tu są trolle. Niedobrze. Jeszcze Penono nam atakuje. Zaraz nam szamana zajebią. Aha, aha. Dobra. Kto nas tu jeszcze? No kurwa. Czy mądre to te takie? Nie sądzę. Dobra, potrzebujemy więcej jednostek na pewno. Dwóch się patrzy. Tu coś mamy zrobić. Jak najszybciej musimy spierdalać stąd. Czy spierdalać? Trzeba nam będzie jeszcze trochę złota. O, tu jeszcze są ulepszenia. O wielu rzeczach zapomniałem poprzednio, z tego co widzę. A ta grabież jest opracowana? Co? Gdzie się opracowywał? Chyba tak. Nie wiem dlaczego. Musimy tak na styk mieć tego. Też bohater myślę, żeby dał radę tych wysiekać. Tu jest, widzicie, kopalnia. O to mi właśnie o kurwa chodzi. Wszystko nie jest po mojej myśli, jestem zachwycony. Ty tu zapierdalaj szybko, bohaterze. Ej, co on tak przysypia? Dobra, już mamy pozamiatane chyba powoli. Ale myślę, że w tyle jednostek byśmy jakoś tak mogli w sumie ich zabić chyba. Ale będzie ciężko. Dobra, ile ten ma? A nie ma aż tak dużo. Trzeba kapłanów zabić tylko. To jest najważniejsze. Kapłani tutaj ich leczą dosyć sprężnie mocno. O, i trochę życia dostajemy za to. Się tutaj rozstroję i nikuja możecie zrobić. Chociaż. Najważniejsze, żeby tego największego ubić. Potem to już sobie jakoś poradzimy sobie. O, dużo złota. Tu mamy miksturkę. Ten już ostro wali z tego topora swojego. Dobra, Penonie, ty tutaj w tym czasie już możesz budować wielki hal. Na tych naturalowych kływachatach. Jak najbliżej byś mógł gdzieś tutaj, to by się opłacało. Tylko jedną chatę by trzeba zniweczyć. Okej, okay. No nie patrz się na nią. A jak w bazie wyglądają jednostki? Mamy tutaj jeszcze jakieś? Taki chuj. Tak jak myślałem, jak ktoś nas zaatakuje, to to jest nasz koniec. Dobra, ci Penoni już mogą w sumie... Uuu, widzicie, na styk nam się udało. A nie, jednak nie na styk. Dobra, zbudujmy sobie to tutaj. I nie dostajemy za to żadnych. Dobra, tutaj jeszcze ktoś wydobywa te drewno? W sumie bym sobie tą bazę przeniósł tam do góry. Tylko szkoda mi trochę tych budynków. No ale dobra, zanim to się wytworzy, nas mogą już 10 razy pocisnąć, tak prawdę mówiąc. Kryształowa kula. O, ja bym sobie chciał zobaczyć, co tutaj się czai. Tutaj nic jeszcze, a tutaj? Jak oni tutaj są mniej więcej rozbudowani? Tu jest jeden drzewiec obronny i mają chuj jednostek. I ogólnie tyle. Gotowe! Gotowe, tak? Czego ty chcieć? No dobra, no to tyle musi nam wystarczyć. A ty się szybciej twórz, wojenny halu.
Będziemy potrzebować twojej pomocy jak najszybciej. Kurde, a jak szybko się leczysz, Grom? Kurde, powolutku trochę. Ile tam jeszcze połował ponad. No dobra. Czy nas stać na jakąkolwiek jednostkę, żeby obronić tą bazę naszą nieszczęsną, albo chociaż na wieżyczkę? Wieżyczkę pewnie nie, ale drewno możemy wydobywać już w tym czasie. Ty się, Gromie, zajmiesz zniszczeniem tej chaty w tym czasie nam tutaj. Ale nie. Ile jeszcze długo? Jak nas ktoś zaatakuje teraz, to jest śmierć. Śmierć przyjdzie bardzo szybko. Możemy jakieś ulepszenie opracować, ale... Szczerze mówiąc, to wolałbym zatrzymać nasze surowce. Dobra, super. Teraz szybciutko jakieś złoto, jakieś wieżyczki tutaj zbudujemy. Bo inaczej to będzie lipa. Penonów nam więcej będzie potrzeba. Za ile najtańszą jakąś jednostkę? Na przykład takiego wilczego jeźdźca możemy. Bo trochę jednostek jednak nam się przyda, nie będę oszukiwał. A ty jeszcze byś też mógł pomóc? Złoto wydobywać? Czy szybciutko ono tam leci? Nie, bo wtedy się ograniczasz już, tak? No dobra, to ty się zajmiesz zbudowaniem mi tutaj wieży. A my się tutaj po prostu doszkolimy. Te wieże będą tu. Tu będziemy sobie tylko wytwarzać jednostki. Jeśli oni nam tutaj to zniszczą, to nic. Następną jednostką, którą bym tutaj chciał, to będzie z dwóch się patrzę. Trzeba więcej złota. Ale nie stać nas na nich. Więc spoko. Ogólnie nie mamy tutaj żadnej chaty szamana, więc może być trochę lipa. Ale to nic. Jeśli ta wieża się wytworzy, to myślę, że mogę ich wywabić tak trochę chociaż. No bo teraz już się tym zajmę. Siema. Idę tam tej wieży. Zaraz będzie gotowa, super. A tutaj jedna taka jedna. A dwa, dwie jedne. Dobra, poślemy tego wilczego jeźdźca. A ty nam będziesz tutaj tylko dobudowywał wieżyczki. Dobra. O kurde, coś nas atakuje. Gryfy. Strasznie chujowo. No ty mojej też. Ale dobra, podjedziemy sobie tutaj tak bardziej. I oni nas gonią. Kurde, niedobrze. Potrzebujemy... O chuj! To już jest... nie jest kurwa śmieszne. Ale ty napierdalaj mi tutaj, Gromie. Zajebało nam jedną jednostkę. Trzeba tych wytłuc, łuczników. Ty to odbudowywuj, bo my tutaj nie mamy aż tyle złota, żeby go majnować. Dobra, potrzebujemy teraz tak, na pewno jeszcze... Kurde, dużo rzeczy w sumie potrzebujemy. Dwóch tych. I katapulta by się przydała, ale nas nie stać na nią. Musimy odbudować te wieżyczki nasze nieszczęsne. Chociaż na katapultę nas zaraz będzie stać. Oni się tutaj rzucili na nas i to może... My ich będziemy tutaj wywabiać. Coś nas zaatakowało tu? Nie. Chodźcie.
Wieżyczki się odbudują w tym czasie, tylko że my tu dwie jednostki mamy, tak? To może być trochę lipa z tym. Tu jeszcze bestia Kodo by mi się przydała, znaczy bestia Kodo. Pomścić Zul'jina. 300. Gotów do jazdy! Dobra już. Ty jak skończysz to, naprawię jeszcze się zajmij to. A ja się zajmę smokiem. Nie, tu były jakieś duszki, więc może przed zniszczeniem tych ja bym się zajął tymi duchami, o ile będę sobie przypomnę, gdzie one były. Tutaj. Dobra. Tak, wozu? Tak. Ty może mi tutaj zbuduj jeszcze jedną tą katapultę. Czy katapultę? Trzeba ci czegoś? Kurde, wieżę chciałem powiedzieć. Dobra. Co mi tutaj jedzie? Bestia Kondon. Ciężko będzie z tymi elfami walczyć. Tym bardziej, że drewno nam tutaj tak nie wchodzi. Aż się czyście ogniście. Sobie zrobię jeszcze jednego penona. Albo z dwóch co najmniej. Żeby już się jednak zajmowali tym drewnem. O właśnie. Na wszystkich nie dacie rady tutaj wpierdolić. Zbyt potężne te jednostki są, o. Ale słabo walą. I wszystkich na mnie nie zamrożą nas. Tu są buty szybkości, trochę muszą się obudzić teraz. Dobra. Gotowe? Super. Teraz tak. Potrzebujemy na pewno jeszcze więcej jednostek. Na przykład kogo nam tutaj brakuje w armii? Ile mamy jeźdźców? Dwóch co najmniej. Kilku się patrzy. Jeszcze jednego łowcę głów. No i chyba tyle. Już zanim oni tutaj dojadą, to my możemy w tym czasie się zająć ich bazą. O ile nas tutaj nikt nie przyjedzie i nam nie wpierdoli na dzień dobry. Jeżeli na tamtej bazie się nie skupią, to będzie całkiem spoko. Ja bym sobie posłał mój cień tam. No siemka. Bierzemy ich tyle, ile możemy i weźmiemy ich pod nasze wieże. Ja wiem wszystko. Ja wszystko wiem. No kurde, chodźcie, chodźcie. Zastanowię się nad tym. Co tylko powiesz, zastanowię się nad tym. Dobra, tu was wysiekamy. Dobra, jebać to, zrobimy to inaczej. Ty wieżyczko już zajmij się niszczeniem tego, a my ich po prostu zniszczymy. Jakże mocno armię. To ta wieża trochę nas ostrasiecze, ale szybciej ją zajebiemy w... O, dokładnie. Dobra, za tą grabież dostaniemy trochę... Oni są tutaj porozsiewani bardziej, to jest świetnie tutaj... O kurwa. Świetna dla mnie wiadomość. Już to jeszcze dyjady mają, no to może wycofajmy się już jednak, bo to co zniszczyliśmy, to zniszczyliśmy, ale oni widzę, że mają tutaj całą bazę. Zostawcie bestię, Kodo. A ona i tak zginie już. Okej, tak średnio nam to wyszło, ale dużo zarobiliśmy na tym. Więc teraz tak, oni nam zniszczyli bestię Kodo i naszych jeźdźców, więc dotwórzmy sobie jeszcze z dwóch. Trochę więcej się patrzy by się przydało. Może jakieś ulepszenie i tyle. Ja ogólnie wezmę te jednostki, które nam się tutaj ostały. Nie chcę, żeby tyle drewna nam wydobywali, no bo po co? Wolę, żeby już nawet... Katapultę zostawimy, trolle zostawimy i, albo jednego trolla wezmę ze sobą i pojedziemy na
do góry troszkę. Ogólnie to na tym zakończymy ten odcinek. Zapraszam do kolejnej części, będzie gdzieś tutaj link. No i tyle.